Oczywiście, że nie będzie. Rockstar. Najgorsza firma na świecie, nie potrafiąca tworzyć dobrych gier. PS3 1080. No, niektóre gierki otwarzały w HD 1080. Na przykład Final Fantasy. Bo w 1080. A PS3 to jest, to chyba jest najgorsza wersja. Mówisz? Downloadable content. Uday. Okay. Ała. Bardzo żałuję, że Red Dead Redemption nie został przeportowany na PC. No. Dobra, to jazda. Czas pohejcić się gra. Może jak się spodoba mi Red Dead Redemption, to zagram w ten Undead Nightmare. Zobaczymy. No i tak źle, bo ko nie jest. Zawsze mogło być gorzej. Jakoś. Nie lubię westernów, więc pewnie nie przypadnie mi to do gustów, ale że stworzył to Rockstar, ludzie chwalą. Zobaczymy. Choć w sumie Call of Juarez, jedynkę i dwójkę przeszedłem. A kiedy istnieje jakiś Call of Juarez? Będzie Gunslinger, kiedyś. A jedynkę i dwójkę kiedyś już przechodziłem, fajne nawet. Ale chyba nie chciałbym mi się przechodzić raz jeszcze. Nawet gdzieś mam chyba pudełko od pierwszego Call of Juarez. Nie kończę Cartel, bo Cartel to syf. A faktycznie był jakiś Call of Juarez z Cartel, który był beznadziejny. Takie ładne, szykowne ludzie wszędzie. A tu taki gościu. Wyglądający jak jakiś Judas. O, i samochody tu są nawet. Które tu są lata? Scena typu zgadnij, kto jest Gunbatem. Gazeciarz. I wszystkie domy. Yorkshire Games Presents. Nie macaj mnie. Czyś co, domyślam się, że jestem bandytą o tą, a ci dwaj to są... Co? Milicjanci, którzy mnie złapali? Nie, inaczej ja byłbym związany lasto czy coś. Ale nawet... Nie, wygląda to całkiem ładnie, jak na standardy PS3, to wygląda naprawdę ładnie. Mika w twarzy będzie lepsza niż od Telltale. Ale demon, zasadnicze pytanie. Czy istnieje jakaś gra, która ma gorszą mimikę od gier Telltale? Sapę, że jest lepsza mimika. No. Undertale. O nie! Demon mnie rozsierdził. No nie, ładnie, to są ładnie demon dorobiłeś. Banna dla tego pana, wiecznego.
But they've gained access to heaven. But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to... Serio, jest dopiero 17? Zostało mi 5 odcinków Stranger Things, no ładnie. Nie mam obejrzeć wczoraj i nie obejrzałem do dziś ani jednego. Ha! Więc levela. To widzę, że jesteś tak samo zorganizowany jak ja. Miałem na początku roku, 1 stycznia, obejrzeć przyjaciół, bo pojawili się wtedy. Nic nie obejrzałem. A mamy 6, nie? Stycznia. Ale do ktachu obejrzałem całego, wszystkie strony z mojej edycji. A słyszałem, że w nowym sezonie, który chyba wyszedł, bo wyjdzie, Doctor Who to ma być jakaś transgender kobieta. Nie jestem przekonany, nie jestem pewien, ale słyszałem takie plotki gdzieś. W jakimś komentarzu to wyczytałem czy coś. Tak, a propos. No to dużo odcinków. Armadillo. Armadillo to przypadkiem nie jest jakiś taki piesek, czy jakiś zwierzaczek? Ale doktor nie ma płci, nie jest człowiekiem w ogóle. O, spoiler. Ale chyba musi mieć jakąś tam postać, powiedzmy, jedną. Jako taką podstawową, wyjściową postać. Chyba, że na co dzień pojawia się, powiedzmy, jako jakaś kulka. Dobra, chciałem zacząć od config. O, config. Targeting mode. Casual, dokładnie. Controls, ok. Audio. Headphones, tak. Display, kill effect, subtitles oczywiście. Cheaty? Nie no, bez cheatów. Wydaje się o tym w pierwszych kilku minutach pierwszego serialu. Pancernikowate to są. A jednak. On po prostu jak umiera z wiekiem, to zmienia ciało. Wygląda jak człowiek. To sezon praktycznie jak o ktoś innych. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby grała jako kobieta. Na to wychodzi. Paul? Hej. Nie widzę przeciwwskazań. Bo się to nie kłóci. The blip on my indicates a mission objective, head to the bla bla bla. Dobra. Każdy był w ciele kobiety, więc w takim razie w ogóle nie rozumiem. Ja już w sumie w ogóle nie potrafię zrozumieć tych kontrowersji. Właśnie ludzie będą zbyt wrażliwi na tym punkcie.
No, bo tak w sumie cały czas gadam i się w ogóle nie skupiam na tym, co jest na ekranie. Zacznijmy od tego, że tu jest niestałe 30 klatek, jakieś 25 FPS-ów około. To czuć mocno. Inna sprawa, to w ogóle nie wiem, o co tu się chodzi. Tu spoiler host, move faster, tap. Najpierw, że w każdym odcinku, do którego ja w pierwszych 10 15 minut to nie ogarniesz, o co chodzi. A potem w połowie odcinka jest takie łaha! I to fajne w takim razie. Temu ci zagaduje, no to boli. Dobra, o co tu chodzi? Zbyt skupiam na was, kupię mendy. You ain't very talkative, are you? No. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Dobra, poczekajcie, journal. Muszę sobie przeczytać, bo... W ogóle nie wiem, o co tu chodzi. A come and to the fold mercy, mount your house, crawl, go to the saloon. Overview. Ja układam deck. No to zajebiście ładno. A ja pociąłem sobie dupę papierem toaletowym. Ja zędruję na zabójczym 630 i nie tak tyle ci klatki. No. Mercedes Station. Dobra, dobra. Kuniak widzi mnie. Swojego konia nazwę Płotka. No, jakiś fort. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Go, Płotka. Jaka te kilka pisali. Jak wyglądałeś, demon? Dobra. Czy jak rozumiem, jesteśmy typem, który sobie przyjmował statkiem.
jechał sobie pociągiem, spotkał jakiegoś typa, który dał mu kunia i go zawiózł tu. A jednak nie wiem, kim jestem, jak się nazywam, jaki jest mu cel. Co się w grze. Normalnie tu też. Albo się zwinię. Niech się rozwinie, bo ja przez was w ogóle nie nadążam nad tym, co się dzieje. Wiem. Ja też tak mam, ale na co dzień. Nazywamy się John, to już jest coś. John i Bill. Kurde. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. O, oni są byli braćmi? Czy w sensie takim przenośnym? Chcą nas zabić. Bill, I implore you think about this. You implore me? To nie Django. You always were one for fancy work. Things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Ha-ha! Ha-ha! Doszczałszczała, ha-ha! No debil. No debil. Ja nie wiem, co ty speaking to me. Jakieś typy znalazły innego typa na pustyni, przecież na jakiś pustkowiak go załadowali na pakę, bo czemu nie? I dostałem achievementa. Choć i tak nie wiem, o co chodzi. Jakoś się nie przypatrzyłem, więc nie wiem, gdzie dostał. Ale dostał. No. W podbrzusze dostał. Mr. John Marston. Bonnie McFarland. Miss.
Miss, pamiętaj. Kill Bill. Williamson a chance for old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him a long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. No dobrze. A kiedy będę mógł strzelać albo nie wiem, zabijać? Join Bonnie. No jak ja wygląda ładnie, to muszę akurat przyznać. Ma swój taki klimacik. Nauczyłem się skakać, ok. O, fajna mechanika. Jeśli mocniej chrupnie, to możesz kręcić nosem. No nie, mechanika wyrównywania prędkości. Szkoda, że konie wycięli z GTA 5. Szkoda. Ale fajnie, no wystarczy, że... O, fuck. Myślałem, że... O, panie! Panie, co ty szalejesz? Już miałem nadzieję, że samo będzie kontrolowało mnie, kiedy ja będę przytrzymywał jeden przycisk. I faktycznie tak przez chwilę było. No zajebiście, ale... Parkuję swojego kunia, hehe. Ja przepraszam. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you.
Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Myślę, że nie zawracaj sobie tym głowy. Też nic nie rozumiem. Każdy ma swoje odpały czasami. Nie możesz mieć odpału i cały czas masz odpału. Kurde, no a to jest, a w tym coś jest, w tym coś jest. O kurde, króliki. Kurde, auto-aim! Już kocham tą grę. Patrzcie, ile króliczków wystrzelałem. O nie, Peta mnie za to zbije. Peta, właśnie. Aimbot, no. Pick your lucky. Land like this, maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Look out, coyote! Shoot them before they get to the animals. Oh, there! Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. Yeah. Coyote. Fajna muzyka. O kurde, zabiłem krówkę. Złamałem prawo. Szliłem do krówki. Auto mnie oszukał. Nie strzela się do krówek. Powinienby sobie jakieś ostroku postawić. Kurde, jaki piękny szał. MVP, potrzebujemy jakiegoś tego play of the game zrobić. Kurde, oddaj kurczaka! Biedny kurczaczek. Kurde, kurczaczki biedne. A to bym na tym ścielnisku budował w San Francisco. Myślałem, kiedy wszystko tam będzie mój bank. Tak mówisz? Na tym miejscu powstanie później San Fierro.
Marston. No dobrze. Bye bye. Możesz spać w łóżku. Wow. A taką mechanikę to czekałem od zawsze. General Stores, bla bla bla. Save game. Wyślij konia na wylot, żeby zajmować kujota. O pani, to jest przecież GTA. Ciekawe, czym jest ta strzałka. Muszę sprawdzić, co to za misja. Nie no, śmieszki hiszki, ale akurat pamiętam, że jak byłem dzieckiem, grałem w GTA, chyba tam Vice City bodajże, to się zastanawiałem, dlaczego nie mogę nigdy dotrzeć do tej Enki. Co to jest w ogóle za misja? Od kogo? Jak przechodzę grę na dnie wykonując tej misji, kurde no, grę przeszedłem, dał się przejść grę, ale jakimś cudem nie zrobiłem tej misji, Zakopia Wiedźmina, mówisz? No kurde, oczywiście. Hello, it's me you're looking for. To była silna kopia z GTA, no. O! Posłucham. No. Well, why not, if you don't mind me asking? See, it's a complicated and somewhat pathetic tale. And by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Okay. Mount your horse. How are you today? Nawet dobrze. Let's go. Tutaj wyścigi jak w Wiedźminie. On the count of three. 32, ale co 32 demon? Look at that veil, friend!
Are you saving the best for last? You're lucky I'm being a gentleman. Yeah. Łapanie! Zajeździłem konia. Jak biegnie. Dlatego nienawidzę wyścigów. Nigdy nienawidziłem wyścigów w serii GTA. Były zawsze przewalone wyścigi. Rockstar nie wie, jak robić fajne wyścigi. Ale w końcu to nie są gry wyścigowe mimo wszystko. Nie, bo jeszcze ją dogonię. Jeszcze ją przegoniłem. No bez jaj, wygrałem to. 32. 32, nie, rzuciłem słuchawkami klawiatury. Jak sobie wychodziłem z pokoju. Czyli wina Liptota, tak. Standard GTA. Przeciwnicy przed końcem zwalniają. Tak? Nigdy nie zauważyłem tego. Łopanie, misja jak w GTA. Patrzcie, kulczak. Ciekawe, czy jak zabije kulczaka, to się cała wioska mi rzuci. O kurde, mogę się skradać. To jest jakiś sklep, ale pieniążków nie mam przecież. Jak ci zbyt uciekną, to też zwalniają. To jest Skyrim, bij se ile chcesz. Can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Is there a problem, Mr. Marston? Can we get going? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? The wagon isn't built for this. Taki pieszek tam nie jest fajny. No, miss, I have not. Well, that's really. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. Łapanie. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dig a pause for the response. Ha ha!
Więcej! Brum, 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 w GTA. Pieska, podjęliśmy pieska. Biedny piesek. Jestem potworem. O, mogę cofać. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Pamiętaj, tak, to akurat prawda. Tajemnicz przyszłego bandla. Ale taka jest nierealistyczna. Oh, fuck? Hey. NPC, no okay. Skupiłem sobie Tomb Raidera i Sleeping Dogs, a przecież ja Deza nie wrzucałem kod na Tomb Raidera na Discorda. Nie wziąłeś sobie? Nie zdążyłeś? Ta wersja pozostawiona na Definitive Edition. W
sumie, no, w sumie fajny byłby Sleeping Dogs z dwójeczka. Wstrzymaj się, sus. To wziął szybciej. Nawet się nie pochwalił. Bandity. Have a look around Armadillo. You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Mam tutaj pasek honoru, co? Ok, weapons. Social club nawet jest, ok. Mapa. A i tak ma się cała mapa, dobra. To ja misję Marshalla, tutaj Bonnie. Tu jest pociąg. W sumie nie taka duża ta mapa. Nawet powiem, że troszkę małowa. Tak mi dosłownie chwilę zajęło przyjechanie z tego miejsca do tego. Został zamknięty dawno temu. Zdarza się. A co to jest? Aha, czyli ty jesteś takim wożącym typem, okej. Narzędzia. Tak? Mogę sobie różne rzeczy kupować. I nie mają większego znaczenia. O, można grać w pokera. A, ale fajnie. No to zróbmy tą jedną misję. U pana M. Wrzucałem? Wczoraj wrzucałem po streamie. Business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Now what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh, no. Put your gun down.
You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. He seems loyal. Johnny, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. You. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking hard. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williams. Kill Bill, whoa! Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak. Suddenly, I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Jezu, to jest tak bardzo GTA. Już jest jedno wielkie GTA. Jaki ma fajny kapelutek. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. Damn, he's seen it. Płotka. Płotka. Where he came from.
stop so we can get a better look. Slow up. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. Chyba nas zauważyli. Możesz mi swoją... Check in with me next time you're in town. I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Okay. Get up. $20 dostałem. In respect. Kurde, lutuję ich. Jestem złym człowiekiem. Dobra, jak mogę zobaczyć... Tacach? I stać na stacach, ale nie mogę nigdzie zobaczyć tego. A nie mogę zobaczyć Drifter and Nobody. Nice. Poprzeszukuję sobie ciała. Ło, 5 dolców, jestem bogaty. Dobra, pokażcie mi mapkę. Wezmę sobie konia i może pojadę do Bonnie, wykonam jej misję kolejną. Koniku, płotka. Siema, płoteczko. Chodź. Płotko, zepsułaś się. Płotko. Widzę, że płotka przeniesiona 1:1. Strzelają się ludziska. Chyba
Chyba, że tutaj nie będzie tylko jeden rejon mapy, a kilka. Choć wątpię, żeby się chciało to robić w ulicą. Mi by się oj nie chciałoby i to bardzo by się nie chciało. Też nie chcę zajechać konia w sumie. Daleko jeszcze? O panie, czy daleko? Tu jest w sumie kawałek. Także nie taka mała ta mapa. Zyskałem lojalność mojego kunia. Mój kuń we mnie wierzy, mam dobrego kunia. Mój przyjaciel kuń. Dajesz płotka. Spokojnie, nie zajadę cię. Respekt kunia. Tak, coś jest. Jakiś pitajnik, a pitajniki trzeba sprawdzać. Znaczy nie trzeba, ale... O, przepraszam. Howdy. It's a me, Flowey. Equipment you folks have back east, so man needs a wellspring on his proper tide ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week I was over at old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so. People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fool. Bet you he don't even know how much water's running underneath his proper tie. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his proper tie for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. Jakoś mi się niespecjalnie chce w to bawić. Dalej płotka. Ach, ten dziki zachód. Kiedy jedziesz na kuniu. Ale strasznie mi akurat DM przypomina GTA 5. Przynajmniej z tej wersji na PS3. To cholernie. To faktycznie jest coś pomiędzy GTA 4 a GTA 5. Ale konstrukcja zadań to widać, że to jest Rockstar. To jest po prostu jeden wielki Rockstar.
Spokojnie, Płotka. No cześć. Those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I have one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Bonnie. Okay, Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but... Czyli byliśmy kiedyś bandytą. I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Tu jakaś fabuła się pojawia. Memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blind in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute. He was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. What a difficult life he's lived. The leader of the gang taught me how to read. He taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Siema, Płotka. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Giddy up! Let's go. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Hey, how are you today? You should learn to ride before you learn to herd. Come on. All right, let's see if you can herd cows as well as you can.
adventure might have been the wrong decision. You'll be a rancher in no time, Marshal. Muy bien, senor. They say a good job. Ride that catalog woman on Jefferson Bell. Get riding them. Drive them this way. Bueno. Come on. Draw a moving ball, Joe. Kwiówki. Muzyka fajna, to trzeba przyznać. Nie ma klimacik. Ile kryjówków. Jej, dostałem 5 dolców. Bogactwo. Ale widzę, że ekstra fajne zadania. Mogłoby się pojawić jakieś, nie wiem, ciekawsze zadanie. Come back at 3 p.m. Tu mamy? No jest druga. Po prostu sobie poczekamy do tej trzeciej. Jak ona ma być za chwilę, tak? No. Oj, nigdy nie lubiłem zadań, gdzie trzeba było czekać na ten czas. W San Andreasie to męczyło. W Waikiki to męczyło. W Trójce to męczyło. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ten czas wolno leci. Zlecenie jest. Wiem, że zlecenie jest. No, ale nie lubię pracować na zlecenie. Wolałbym jakąś umowę o pracę. Pokręcę się wokół drzewka. Pochodzę, pozwiedzam. Nawet przytulnie tu, nie ukrywam. Anuluję wszystkie gry i przyjdę do Peszy. Wiesz co, nie. Nie do rynku. Pesz, jedyny najlepszy jak na razie jest naprawdę spoko. Ma klimacik, nie tak źle wygląda. Muzyka, która dobili cały ten klimacik, więc fajnie się wpasowuje. I historia też zapowiada się dość ciekawie. Ale bardzo bym ciekawie powiedział. No a sam Winds of Persia, jeśli chodzi o Krzyśnięcia Persji, to też naprawdę przyjemnie się gra.
Albo namalował wszystkiego i zagrał w Gothica 2, potem serię gier Wiedźmin. Wiedźmina? No bez Wiedźmina. Gothica jak najbardziej. Gothic jest super, ale Wiedźmina by mi się nie chciał przechodzić ponownie. No chyba... Chociaż w sumie to nie takie głupie, może. Ej, może by tak zagrać w Wiedźmina. Wiedźmin akurat był świetny. Nawet jedynka. Patrząc... po latach. Nie? No dobrze, Jason, dobrze. Ale Gothic i tak będzie. Oto zagraj 200 godzin Skyrima. Nie kuś, nie kuś. Jak nie lubię długich gier, to Wiedźmina mógłbym, czy też Skyrima mógłbym grać po 100-200 godzin. Agent, a worse menace, and all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. You're a brave man. You're always going to be welcome here. You tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around, and spying, and secret missions. Preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is it? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Lasso. Right. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Płotka. Dajesz. Let's go. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. Ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. Ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches that steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? But I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Kunia złapaliśmy.
No halo. Jej, mam kunia. To nie jest konik fajny. Ten konik jest fajny, kto tego konika? Kurde, uciekł mi fajny konik. Nie dam mu uciec, to jest mój kuń. Jej, mam kunia. Ale fajnego konika złapałem. Czy ten konik może być moją nową płotką? Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo.
Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countryfied. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my Pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Inne koniki. Let's go. Go, płotka, dajesz. Gdzie te kunie? O, o, są. O, ten żółty jest fajny. Ten fajny konik ucieka. Kurde, uciek! Kupi koń.
Ujde, koniu, uspokój się. Jej. Fajnego kunia złapałem. Nazwę go Płotka. Płotka taka fajna. Nowe rzeczy są w sklepie, spoko. To jak kurde, ale to jest szybki kuń. Przydałbym mu się jakieś siodło kupić. Madilo, Madilem, czekaj, gdzie mogę? Trzeba jakiemuś temu konikowi kupić siodło. Gdzie ja kupię mu siodło? Tu jest medyk. Tutaj chyba. General Store. No cześć. To masz rabbit food, buff composite, trzyla springs, jabłko, piguły dla kunia. Kurde, nic nie widzę siodła. Po prostu nie wiem, jak się siodło nazywa. No nic. Trudno. Zamiast tego idę się wyspać może. Tu widzę, że mam kryjówkę jakąś. Człowiek musi się pić. Dwa dolce za drinka, jezu. Ceny większe niż kiedyś. Tu, niż dzisiaj. Co ten typ? Graj, kościół, graj. Ale nie, stanie se w miejscu. Mogę kupić. Mogę kupić to miejsce za 50 dolców, co? To nie. Jak domyślam się, że mogę sejwować tylko w tych miejscach, co? No dobra, to wracam w takim razie na farmę.
got a fair journey. I need a rest. No już się jace pieniążki. Chyba trzeba zapisać w takim razie. Audi! Czyli sejwować mogę tylko w łóżkach. No, jak w starych dobrych GTA-sach. Jak w starych dobrych GTA-sach. No nic. To tyle na dzisiaj. W takim razie z GTA... ZDD Redemption. Nie, muszę przyznać, że tytuł jest naprawdę bardzo dobry, klimatyczny, całkiem dobrą historię ma. No i strasznie jedzie od niego GTA. A to jest duży plus. Gra jest jak najbardziej fajna. No bo to jest western. Wiesz, że jeśli western jest bardzo westernowy, to znaczy, że to jest dobry western. A jeśli w westernie masz za mało western, no to już jest jakaś kiła, a nie western. No i pat. Ha, ha, ha.